Podczas gdy większość z nas oczekuje na wiosnę, na lato, na wysoką temperaturę, są osoby, które cierpią z powodu wysokiej temperatury. Kwiecień to miesiąc świadomości o bardzo tajemniczej chorobie, chorobie, która nazywa się Fabry'ego. Na czym właściwie, co oznacza ta choroba, jakie niesie ze sobą konsekwencje, o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, a są nimi pani profesor Jolanta Sykut-Jesegielska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, Ewa Rogozińska, dzień dobry, mama dziesięciolatka chorego na chorobę Fabry'ego i Tomasz Nadolski. Cierpisz, Tomku, na chorobę Fabry'ego już od dawna. Jest taka tendencja i tak się mówi, że ten twój przypadek jest bardzo ciężki. Ja zacznę może od Tomka. Tomku, kiedy u ciebie zdiagnozowano właśnie tę chorobę? Tak, chorobę postawiono dopiero w wieku lat 17, a mam obecnie lat 25. Choroba jest od urodzenia oczywiście, ale takie pierwsze objawy, odczuwalne objawy na tyle dokuczliwe, że sprawiały mi znaczną trudność w codziennym funkcjonowaniu, zaczęły się w około 7 roku życia i z każdym rokiem ulegały nasileniu. Możesz powiedzieć, przepraszam cię, jakie to są objawy, jaka to jest choroba, bo tak naprawdę jeszcze cały czas tego nie sprecyzowaliśmy. Choroba, już pamiętam, jako małe dziecko odczuwałem bóle przy większym wysiłku fizycznym, a z każdym rokiem na tyle choroba przybierała na mocy, na nasileniu, że bóle całego ciała? Każdy wysiłek powodował ból. Mhm. Moja choroba przybrała na tyle nietypową postać, że każdy posiłek niemalże sprawiał ból, każde spożycie posiłku powodowało na tyle głębokie problemy z trawieniem, że to powodowało temperaturę, ból całego ciała i zarówno wysiłek fizyczny powodował potworny ból, jak i większa temperatura na dworze, kiedy pojawiało się lato, to przez to, że mój organizm właściwie od urodzenia, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek moje ciało, tak jak zdrowy człowiek wydaje, jest usuwa toksyny za pomocą procesu pocenia się, a pacjenci z tą chorobą nie produkują potu i moje ciało się po prostu nie poci i te toksyny w moim organizmie się zatrzymują, bo brakuje odpowiedniego enzymu. No i stwierdzono, specjaliści stwierdzili, że moja postać choroby jest wyjątkowo ciężka. Ale szybko to stwierdzili? Nie, dopiero po 17 latach błędnego leczenia. 17 lat tułałem się po niemalże wszystkich szpitalach pediatrycznych we Wrocławiu. Przepraszam, żebyśmy to doprecyzowali. 17 lat nie zostało to zdiagnozowane. Nie zostało zdiagnozowane. A u pani? Pani Ewo? Ja dowiedziałam się o chorobie, będąc już w dorosłym wieku. I też długo. Tak, choroba została zdiagnozowana u córki mojej kuzynki, która mieszka za granicą. Wykrył ją lekarz okulista na podstawie złogów w rogówce. I ponieważ kuzynka dowiedziała się, że jest to choroba całych rodzin, przekazała nam informację, abyśmy się też przebadali w Polsce. Pani profesor, no to dziwna choroba. Tak, to ta dziwna choroba. I czy jest taki sposób, żeby zdiagnozować tę chorobę? Dlaczego, z czym jest melona? Jest to choroba rzadka i stąd to opóźnienie w rozpoznaniu. Szacuje się, że od kilku do kilkunastu lat to trwa czas od momentu pojawienia się pierwszych objawów aż do właściwego rozpoznania, bo objawy są mało specyficzne, chociaż bardzo ciężkie w tej chorobie. Dolegliwości bólowe, które tutaj Tomek mówi, że dotyczą całego ciała, bo u niego tak rzeczywiście było, ale bardzo często zaczynają się od takich bólów dłoni i stóp i to mówimy o zaburzeniami czucia, właśnie zaburzeniami termoregulacji. Są bardzo ciężkie, piekące bóle. Potem w wieku już dorosłym dochodzi do zmian narządowych, do niewydolności nerek postępującej, wymagającej dializoterapii czy przeszczepu nerek, czy też z przedwczesnych udarów mózgu, zawałów serca. Także jest to postępująca, ciężka choroba, która ujawnia się w każdym, może ujawnić się najczęściej w wieku takim szkolnym. Dopiero, ale powinna być wtedy już zdiagnozowana. A jak już jest zdiagnozowana, jak już u państwa zdiagnozowano tę chorobę,
otrzymali państwo jakiś lek, który, no bo to się da leczyć po prostu, bo kiedy, nie znaliśmy tej choroby wcześniej. Po tych 17 latach batalii związanych z lekarzami, między lekarzami a mną. To była batalia, gdzie wielu lekarzy mówiło, że to niemożliwe, żebym rzeczywiście był chory. Wielu lekarzy twierdziło, że a pewnie udaje, bo nie chce chodzić do szkoły, a pewnie anoreksja, chudy to anoreksja. No i dopiero jeden z lekarzy się głębiej zainteresował i udało się, zechciał zbliżyć temat i postawić diagnozę, wystarczyło pobrać 3 ml krwi, wysłać do poradni genetycznej i okazało się, że choroba została potwierdzona i no, byłem przeszczęśliwy, że wreszcie postawiono diagnozę, ale zderzyłem się z no, dziwną dla mnie rzeczywistością. Jest choroba, czytam, wpisując nazwę w internet, czytam ciężka choroba, wszystkie objawy, które czytałem, się zgadzają, no ale czytam, wszędzie na świecie jest leczenie, ale w Polsce nie ma. Przyszła do mnie... Czyli jest leczenie, czyli jest lek. Czyli tak, jest lek opracowany lek, tak. Na tą chorobę. Mamy wyjątkowe szczęście, bo wiele jest chorób rzadkich, przy których nie ma żadnych perspektyw leczenia, a przy tej chorobie perspektywy jest opracowany są. I pani się leczy tym lekiem, tak? Nie. Nie. Ja nie otrzymuję leczenia, nie otrzymuję leczenia również mój syn. Nie otrzymujemy leczenia w związku z tym, że Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej nie zapewnia refundacji terapii. To nie jest tania. To jest bardzo, to jest bardzo drogi lek i żadnego pacjenta na niego nie stać. Średnio dla dorosłego człowieka ważącego 70 kilo, bo dawka jest przeliczana na jednostki masy ciała, znaczy kilogram masy ciała, to jest w okolicach 1 000 000 złotych roczna terapia. To jest bardzo enzymatyczna bardzo terapia drogo. Substytucyjna, to jest enzymatyczna terapia, jest zawsze droga i tak jest na całym jeśli świecie. Jeśli nie ma tego leku, ból w Polsce, jest nie do zniesienia, tak? Tak, dokładnie. I choroba postępuje przede wszystkim. W Polsce wiele enzymatycznych, kilka enzymatycznych terapii substytucyjnych w innych chorobach, ale podobnych, dokładnie z tej grupy lizosomalnych chorób spiszeniowych, jest refundowane leczenie w ramach programów lekowych. Natomiast to jest druga co do częstości choroba lizosomalna, a jej leczenie nie jest refundowane. Bo my tak człowiek jest zdrowy, tak sobie siedzi, no to czasami coś zaboli. Pamiętam, że teraz pana boli coś? Tak. Cały czas non-stop? Tak. Może nie non-stop, ale to są bóle właściwie całego ciała o większym, mniejszym nasileniu. Ja też... Jak z tym żyć? Ja funkcjonuję i to, że się poruszam, teraz siedzę tutaj, rozmawiam, to jest efekt wysokich dawek morfiny, wysokich dawek... leków z poradni leczenia bólu. Jestem pod opieką najlepszej w Polsce specjalistki w poradni leczenia bólu i tylko to powoduje, że nadal odczuwam ból, ale jest on na tyle zmniejszony, że jestem w stanie mniej więcej funkcjonować, ale no, żyję z perspektywą i żyję z myślą taką, że gdybym był obywatelem Stanów Zjednoczonych, czy nawet małych Czech, czy Niemiec, no to byłbym leczony, dostawałbym prawidłowe, podstawowe leczenie, a żyję w Polsce, wydawało się europejskim kraju, a nie mam szans na leczenie. I co ja jeszcze mogę zrobić? Ja pani profesor, my możemy apelować. Tak. My możemy apelować, pani profesor, ile takich osób w Polsce żyje z taką chorobą? Wiemy. Znaczy, może my jako społeczeństwo moglibyśmy się złożyć też i po prostu pomóc tym osobom? Myślę, że jest bardzo ważna świadomość taka społeczeństwa, że tacy pacjenci są, że ich potrzeby są. W stowarzyszeniu jest ponad 70 osób. Ze stowarzyszeniem rodzin z chorobą Fabrego związane jest w tej chwili 72 pacjentów. Czyli mamy prawie 40 milionów Polaków, 70 osób. To jest tylu osób dotyczy. Na ten moment tak, natomiast nie wiemy, ilu jest na pewno, bo nie ma takich badań rejestrowych. No, ale właściwie nie ma tygodnia, żeby się nie zgłaszało kilku nowych pacjentów. I rzeczywistość polskich pacjentów wygląda tak, że po prostu żyjemy oczekując na to, jak daleko choroba będzie postępowała, bo wiadomo, że bez leczenia przyczynowego choroba będzie postępowała i dawała coraz gorsze objawy. Drodzy państwo, 70 osób. Zwracam się teraz do mocodawców, do tych osób, które decydują o tym, komu przyznawać pieniądze na leczenie, a komu nie. Słyszeli państwo tę rozmowę. Wydaje mi się, że nie trzeba niczego dodawać. Po prostu absolutnie nie. Życie musimy się bólu na to złożyć i w dzisiejszych czasach, w XXI wieku już nikt nie powinien cierpieć, a tym bardziej non-stop. To jest w ogóle nie do przyjęcia, absolutnie. Błagamy, prosimy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy.